Cześć wszystkim, tu Wichana. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Let's Play, jaki kiedykolwiek nagrałam. Chciałabym wam pokazać grę studia 2K i The Odd Gentleman. Mianowicie chodzi mi o The Misadventures of PB Winterbottom. To jest gra... coś pomiędzy platformówką, a grą, gdzie są łamigłówki różne. Zaraz się przekonacie dlaczego. Wybrałam tę grę dlatego, że nie jest aż tak bardzo znana. Bardzo ją lubię. Powstała, wiadomo, w studiu niezależnym. Ma naprawdę bardzo fajny klimat, o czym się, mam nadzieję, przekonacie. Fajna jest grafika, taka stylizowana na stare filmy. Na takie stare filmy grozy. Albo na filmy nieme. Ma uroczego głównego bohatera, tego właśnie PB, który jest złodziejem ciastek, co jest też fajne. No i gra ma cudowną muzykę, naprawdę jest po prostu tak fajna, że jak pierwszy raz w to grałam, to miałam ciary, mogłam mi słać non-stop. Była świetna. Dobra, ja nawijam, a tutaj gra czeka. Dobra, pokażę wam jeszcze tak. Wrócę się. Znajdujemy się jakby w głównym menu gry. Te wszystkie drzwi, które widzicie, z tymi plakatami, niby drzwi prowadzące do różnych teatrów, to są drzwi, w których znajdują się różne poziomy gry. Na początku, wiadomo, to są czarno-białe, tak jak te na samym dole, co widać u dołu ekranu. Bo najpierw trzeba to wszystko przejść. No ale zacznijmy od początku. Na początku, wiadomo, będą bardziej wprowadzające poziomy, tak żebyście mogli poznać historię, o czym to ma być i jak sterować. Zaczynamy. Na początku widzicie te karty z wierszykami, są naprawdę bardzo fajne. Nie będę okaleczyła angielskiego, nie będę wam tego czytać, ale karty z tymi wierszykami opowiadają po prostu historię, to co się dzieje w całej grze. Chodzi o to, że ten PB, Winterbottom, jest złodziejem ciastek. Policja angielska kogo chciała złapać, on jest zwiewał. O, i zaraz będzie wszystko pokazane. Najpierw poruszanie się, wiadomo, i PB idzie z naręczem ciastek. O, nie. Dobra, w tej grze chodzi głównie o to, żeby łapać te ciastka. Na początku to może nie brzmi zbyt skomplikowanie, ale jeszcze nie później się wszystko rozkręci, będzie naprawdę fajnie. Dobra, tutaj nie muszę zbierać żadnych punktów, przynajmniej w tym momencie, bo jak już mówiłam, to jest na razie tylko takie intro gry. Dalej. Mógłby się PB pospieszyć. Sam bohater, jak widzicie, jest stylizowany na takiego typowego angielskiego gentlemana. Czyli nosi cylinderem, lekko zakrzywiony. Ma wąsiki w stylu Salvadora Daliego, co jest naprawdę uroczym akcentem. Czarny parasol, który mu się bardzo przydaje właśnie do latania i łapania tych wszystkich ciastek. Śliczne, zakrzywione nóżki, jest bardzo, bardzo pękaty. Okej, okay. Ten dźwięk taki dzwoneczkowy zawsze usłyszycie, jak złapiecie wszystkie ciastka, jakie trzeba będzie zebrać w danym levelu. Znowu wierszek. No i lecimy dalej. Twoim oko sam początek gry, to nie jest nic skomplikowanego. Wszystkie fajniejsze rzeczy będą później, bowiem w tej grze można, tak jak w Braid, się zabawić czasem. Teleportami i tak dalej, to będzie bardzo fajna sprawa. Ale trzeba do tego, wiadomo, dotrzeć. No i lecisz PB po ciastko. Bardzo mi się podoba ta grafika, jest naprawdę urocza. Jest taka... może w tym momencie nie, ale będzie później taka lekko demoniczna. I muzyka to będzie fajnie podkreślała, naprawdę. Teraz kolejny wierszek. W tej grze jest fajne to... czekajcie, kiedy już muszę przedstawić. O. Że PB może uderzyć parasolem różne obiekty. W tym momencie to będą jakieś śmieci, wiadomo, żeby się do ciastka dobić. Ale zwyczajnie on będzie uderzał siebie i swoje klony.
Dobra, dobra. Rozbiła się lampa, ogień. O nie, macierzy, pipi minie. I spłonie. Piekarnia płonie. Dalej pipi lecimy. On w bardzo fajny sposób tymi nóżkami przebiera i rączkami jak biegnie. Zawsze mi to się w nim bardzo podobało. Pomału dochodzimy do sedna... do sedna całej gry. Czyli jest jakaś króciutka łamigłówka, to będzie później. Najpierw będzie coś bardzo prostego. Czyli jakaś trampolina... haps. Nie trzeba jeszcze żadnej dziwki naciskać, przynajmniej w tym momencie. I Phoebe w ten sposób uruchomił jakiś straszny zegar. Zobaczymy, co będzie dalej. Dead Bartwit. Ojejku, naprawdę fajne są te wierszaki, mają bardzo fajne... fajnie się rymują, fajne słowa są użyte. No i one też nadają charakteru całej tej grze. Phoebe ma bardzo fajny nosek, okej. Leci ciasto, które będzie go teraz prześladowało przez praktycznie całą grę. I Phoebe chodzi o to, że się kiedyś obudził i poczuł tajemniczy zapach. I on próbował to ciastko złapać, biegł za nim. Właśnie tak jak teraz musiał je złapać, ale... ciastko mu się ciągle wymykało. Wszystko jest napisane w tych kartach, które są po każdym levelu. Jeszcze Azkaban. Teraz się muszę wrócić. Idziesz? Idziesz, okej, udało się. Ciastko ze mną i gra, bym powiedziała. A na drugim planie widać było przed chwilą, że całe miasto płonęło przez ten pożar latarni. Przez pożar, jaki wywołał Phoebe, wskutek tego, że jest destruktą latarni z pierwszych poziomów. Teraz się znajduje w jakimś dziwnym miejscu i wtasła się tylko nie zegara. No dalej. No i zaczęły się pojawiać klony Phoebe. Widzę, że gramy trochę przycinę. To tylko, że mam frapsa odpalonego. A to... no, mało mi to przeszkadza. Może wam. Mam nadzieję, że nie. I Phoebe teraz wpadł po uszy jak śliwka w kompas. Otworzył jakieś tajemnicze wrota do wielkiego paradoksu czasowego. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Ale jeszcze trochę i faktycznie zacznie się prawdziwe granie, tak jak powinno być. I teraz co będzie? W tle widzicie klona Phoebe. Mój Phoebe, ten oryginalny. Gdzieś tu się zaraz powinien chyba kręcić. Gdzie ty jesteś, łobuzie? No chodź. Dobra, jest jakaś dźwignia. Jedna druga jest ciastko u kurczu, które się rusza i jest duże ciastko. Phoebe, gdzie go wcięło? A, z portalu właśnie wyskakuje. Przybiera nóżkami oczywiście. To lecimy tutaj. Szybko, szybko, Phoebe, idziemy. I teraz tak. Twój klon zaraz leci. Biegnie czy nie biegnie za mną? Biegnie, okej. Okay. I poruszę mu... o, właśnie. I jeszcze kilka hops. I lecisz facet i...
Łap ciastko. O właśnie. Masz. Gdzieś chyba mogę trochę pokręcić. Bardzo fajne jest to, że w tej grafice wszystko jest jakby tak zrobione, że no ma się wrażenie, że jest taka stara klisza z jakiegoś starego filmu. Fajnie to wygląda. Aha, PB pękł jakiś zbiornik z wodą, z mąką, nie mam pojęcia co to może być. No jest dużo zamieszania dzięki temu. Będzie teraz PB klon. No dawaj mi ciastko. O. Ciasto, pa, mogę iść dalej. Muzyka, jak słyszycie, na razie jest ciągle taka sama, ale później w każdym z tych teatrów, do których PB może wejść, o, mogę się nagrać, wystarczy, że wcisnę lewego shifta. I to, co akurat robi PB? O, właśnie. To będzie robił jego klon. To, co wtedy akurat robi, kiedy wciskam shifta. PB po nagraniu się bardzo, w sposób bardzo elegancki się kłania. O nie, ciało zniknęło. Klon zrobił puff. I co teraz? Ciało ucieka. A w lewym górnym rogu jest liczba klonów, których mogę akurat mieć, których akurat mogę używać. Czyli tylko jeden naraz może być na razie. No dalej. Ciało znowu ucieka. Dalej, 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 dalej. Czyli teraz znowu muszę klonu wykorzystać. Okej, robimy tak, nagrywamy się. Skakujemy na kapelusz. Trochę nieuprzejmie, ale co z tego? Klon mi kopnie. O, i żeby pozbyć się klonów, kursor strzałkę do góry używam, znaczy się. Znowu się nagrywam. Skakuję, znowu się nagram, on jest bardzo wysoko to ciało. I ostatni trzeci klon mi może trzasnąć z parasola. Ciało znowu mi uciekło. Jakieś grupy dostał zawsze Daisy. Nie, te grafiki są po prostu tak fajne. Taki plakat bym bardzo chciała mieć. O, tu jest ta cała piekarnia, która była w ogniu. Ten klon, który ciągle był na drugim planie, gdzieś tam z tyłu zupełnie w cieniu schowany, teraz się pojawił. I będę musiała go chyba strącić, o właśnie. To jest bardzo fajne, bo klon też mogą złapać ciastka. O, złapał wszystkie. Bardzo dobrze. A ten nie. Ciekawe, czy mi się uda za pierwszym podejściem. Zobaczymy. Udało się. Super. Bo w ogóle nie ma czegoś takiego tutaj, jak, nie wiem, ilość żyć. Po prostu robi się określony poziom do skutku. No i wiadomo, że jak za pierwszym razem coś się uda, to jest o wiele fajniej. O, teraz jest poziom, który widzieliśmy wcześniej trochę. Czy jak jest dźwignia, u góry składna dźwignia. Tak, tu dam na pewno jednego klona. Trzeba uważać, bo ten kapelusz PB czasem lubi się... A nie, nie w ten sposób. On będzie musiał to mniej jeszcze było zrobić, czyli tak. Lubi się zablokować ten kapelusz, o właśnie. Taką podzielność uwagi, że hej. Sobie tam postoisz. Okej, kompromis, teraz czekam. No już, ale go ustawiłam pięknie. Ciała są zebrane. O, kolejne.
te wyzwania, jeśli chodzi o ciastka, nie są zbyt skomplikowane. A tu może będzie jakieś pierwsze bardziej. Ale w kolejnych poziomach to będzie... już coś do namysłu, naprawdę. Nagrałam to po raz pierwszy wszystko. To często bardzo dużo czasu mi zajmowało pomyślenie co i jak trzeba wykonać, zwłaszcza, że pojawiały się nawet złe klony. Ciastko sobie zabrałam póki mogę. 6 klonów mogę tu zrobić na raz. Czasem ma się limit chyba też, ile ogólnie klonów może być, a na szczęście to jeszcze nie jest ten poziom. Do tego dojdziemy. W swoim czasie. To jest kolejny klon. Teraz tak, u góry jest jakaś dźwignia, widzę. Czyli trzeba będzie wskoczyć tutaj. Albo inaczej to zrobiłem. Czy zabiorę ciacho? Chociaż czemu ja tego klona zlikwidowałam? Będzie klon. On zaraz zrobi hops do góry. Podbije mnie, hura! I zobaczymy, czy... O, właśnie. Oj, nie udało się tego, czyli musi jeszcze kogoś kopnąć. Co ja zrobiłam? Ale naciskam się zamiast specji. Dobra, już wiem. Tego klona też mogę zniknąć. I teraz tak. Jest klon, który będzie mnie wyrzucał. Mogę tam tego zniknąć chyba. Tu będzie kolejny klon, który będzie sobie po prostu podskakiwał. I lecimy dalej piłki. O nie, 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 nie. O, to jest bardzo fajne, że on zawsze zdąży. Kolejny klon. Już nawet nie wiem, który. Bo tu akurat to nie ma znaczenia. Dobra. A nie nagrałam, czekaj, to zrobię tak i co mnie kopnie tu. Już nie chcę kombinać, bo jeszcze spany i bym się... O, mocniej ciała. W sumie nie poszło mi to tak gładko, bym chciała. I zawsze mnie ciekawiło, z czym jest wypełnione to ciało. Jeżeli na mnie, go dam. Klony robią puf. Pibi czeka pewnie gdzieś u góry. O matko, jak narobiłam. I jeszcze drugi. O, jest. No i Pibi zostanie wciągnięty do portalu. A, ta lodyjka znaczy chyba, że skończyłam cały ten jeden wielki level, czyli ten teatr, czy jak to tam się nazywa, nawet nie wiem. O właśnie. I teraz, jakbym nie przyszła tego już kiedyś, to kolejne wejście powinno mi dopiero teraz się zapalić. Ale co jest w środku, to wam pokażę dopiero następnym razem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć!